Nie zgadniecie, gdzie jedziemy dzisiaj? Zgadniecie, bo taki standard u nas. Sklep budowlany, coś takiego jak w Polsce OBI. A jedziemy po kilka rzeczy, bo po 3 latach batalii z naszym pięknym, cudownym zarządem mamy pozwolenie. Dostaliśmy pozwolenie na powiększenie naszego patio. Tak, walczyliśmy z nimi 3 lata. Znaczy walczyliśmy, wysyłaliśmy pisma, dokumenty, zdjęcia. I było, my chcemy, oni nie, nie możecie. My chcemy, nie możecie. I w końcu, my chcemy, dobra, zróbcie. Ale tam dali nam jeden warunek, a taki, że u nas za płotem rosną, czy rośnie taki żywopłot, byle jaki, tam ładny, kilka krzaków. U wszystkich sąsiadów ten żywopłot jest wycięty, a u nas ten żywopłot tam jest. Bo nasze patio było niepowiększone, a wszyscy powiększyli, więc ten żywopłot, te kilka krzaków wyrzucili, wycięli. No i teraz dali nam warunek, możemy powiększyć do 12 stóp, pod warunkiem, że zostawimy pomiędzy płotem a żywopłotem tymi krzakami. 3 stopy. I teraz tak, jak zostawimy 3 stopy, to możemy tylko powiększyć nasze patio o 1 stopę. Co nie wchodzi w ogóle w grę, bo to szkoda kasy, zachodu, żeby to robić. Więc robimy to po swojemu, robimy na 12 stóp i zostawiamy tam, zostanie jakieś 1,5 do 2 stóp. Około 1,5 stopy zostanie pomiędzy naszym płotem po powiększeniu, a tymi kilkoma krzakami. Trudno, co będzie dodać. W dokumentach o tym nigdzie nie jest powiedziane, bo mamy zasady i jakieś tam regulacje, dokument. I tam sprawdziłam, nic nie jest napisane, że ma być taki odstęp, jak oni sobie zażyczyli, więc trudno. Zobaczymy, co będzie. Robimy tak, jak jest w dokumentach, na tyle, ile możemy i zobaczymy. Tak, jadę kupić sekator i łopatę. Najważniejsze narzędzia przebudowy płotu i kilka desek. Także widzimy się w sklepie. Niezły. Samoróbka, nie? Jakiś taki poprzerabiany, no. Ford 200, F250. A może to można tak dokupić po prostu do traka? Tego nie typu. Wiem, a to zewnętrzna firma musi jakoś to robić. Jest Aqua Dynamic. No. Gdzie zwrotu nam się zrobić? Co? Zwrotu nie się a zrobić? A właśnie. Gdzie ten puls będą? Tutaj, nie? Chyba tak. Jakie drzewka. Tutaj są chyba te sekatory, czy tam... Tak, są. No i co bierzemy? Ale jakie ceny? $30. 24, tam jest za 19 mniejszy. Tylko co ty zrobisz takim małym? Czyli do tego. To Harbor Flay? No. A zobacz tamto na dole. Edward nożycoręki. To chyba nam wystarczy. Tak mi się wydaje. Będę miała i na przyszłość do krzaków tych swoich przód podcinać. Dobra. Bo... Tylko 2 dychy. Nie drogo. Co jeszcze trzeba nam? Jeszcze łopatę? 8 baksów do słupka. Ja bym się nie bawiła z wykopywaniem go. A jak go wyruszyć? Uciąć go i tyle. Nie? Wiesz, zwrócimy najwyżej, jak nie użyjesz. A też kupować do jednego słupka, jakoś go wyrzuca. Jakoś pustki, tu są. A to są inne. O te, to chyba nasze no, są. Trzeba będzie zrobić z tego. 98 centów za sztukę. Trzeba będzie przeliczyć, ile nam tego trzeba. No. I kupimy to. I się uzupełni. Uzupełni się. Co patrzysz? To są jeszcze czerwone, widzisz? Po 48 centów. To u góry. No. Tamte są niby trochę ładniejsze, tam nie trzeba ładnie. A te tutaj? I tak to będzie wyglądać, a tu u góry jest, widzisz? Ale te są nierówne, a my mamy w miarę równe te. No zobaczymy. Takie ładne drzewka, krzaczki. Posadziłbyś jakąś sobie roślinkę. Patrz, te są sekatory. O, jeszcze droższe niż Fiskars. No.
To jest ten dział, który nas interesuje. No tak w miarę. To te deski? No. Tak. A krzywe? Gdzie jest cena za to? Nie wiem, właśnie nie widzę. $8 za sztukę? Nie, to tamto nie. $8 za sztukę. No nie wiem, nie widzę ceny. Dziwne, nie? Że nie ma ceny. $1.70 to są te deski. Tamta będzie pewnie podobna, co? No. Cena. No. Tak. Chodź o tutaj jeszcze, o tu masz deski. 2.30 za sztukę? No. Ale tu są jakieś ciemniejsze, takie jak nam nie trzeba byłoby malować chyba. Ale nie za pozaostrzane. 2.90. I dobrze, bo po to się zaostrzone. Bo tamte są, nie są proste. Są proste. Takie czerwone? Patrzysz, są zaokrąglone, widzisz? Są, no. $3 za sztukę, jeden trzeba było? 10 za 20, nie? Masz kartkę w ręku. To bierzemy dzisiaj deski? Nie wiem. Mamy gdzie rzucić. Przyjechać. A to na pewno te chcesz? One są jakieś cienkie, jak tam pisało? You're good, thank you. Deska 5,5. Incze. To ta szerokość miała być. A grubość? A nie zmierzyłeś grubości. No, ale to standardowa grubość. Tak, to jest taka deska. One się wyginają. $30 te deski. Dzisiaj chcesz kupować? Czy najpierw kupimy to, co mamy kupić? Deski są, to na wieżę przyjedziemy. Wydaje mi się, że to te lepsze są. To już dolar droższe. No, no, na palcach mogę stanąć. To te, co mamy. Dobra, $4 za sztukę. Dużo. Dobra, $40 za deski. I co? Mamy wszystko? Prawie. Jeszcze idziemy po łopatę, bo jednak łopatę potrzebujemy dzisiaj. Bo jak ja wykopię dołki pod słupki, muszę mieć łopatę. Zastanawiamy się po łopatę, po białą farbę i na dzisiaj uciekamy. Jedziemy przycinać krzaki. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Idź. Nie. Idź. Nie mówię. Jaki zajebisty. Jedna masz. Chyba, że ci łaba nie strzeliła. Zrobiłaś? Zdjęcie? To nagrywaj go. Właśnie wam mówiliśmy. Tutaj mamy ten płot. I mamy te krzaki, które, o kurczę, mój cień, które mieli nam wyciąć i po prostu oleli nas. Więc musimy ich się sami pozbyć jakoś, nie wiem jak. Masz radę wyciąć to? Jeden poszedł. Uważaj na pająki. Przyniosę ci rękawiczki, co? Nie. Wcięte. Ups. Posprzątają. Ukuło cię? No. Dobra, to teraz trzeba przynieść te drugie i te gałęzie popodcinać. No. To wycinasz? Właśnie. Mówisz, że to ciężko podcinać? Mhm. Ciężko się tętnie. Te małe weź, bo małych tych. Żebyśmy to musieli sami robić. Oni to powinni zrobić. Ale już 3 tygodnie albo 4 nie możemy się doprosić. Teraz najgorsze nam zostało, niestety. Słupek, który stoi nam na drodze. Rusza się powoli. Mamy to. Widzicie to? Udało ci się. Ciężko było. Jeszcze nie. Teraz ludzie jeszcze dziś. Co? Ludzie łażą. Sąsiedzi jak nigdy, nie? Bingo. Jak twoje plecy? Nie, to się tylko zajebałem w nogę. Na kamień spadłem. Trzymać ci? Daj. Jest 8 i 8. Patrz, 8 i 8 jest tu. 12 jest tu. No i tak robimy.
12 i tu zostaje stopa. No i tak robimy. Mają z drugiej strony wejście. Oni jak chodzili, to obcinali tędy. Zobacz. Tamtędy chodzili. Zawsze chodzili tamtędy i obcinali te krzaki.